Monika Antusz-Grodzicka, witam w informacjach. Limanowa i Nowy Sącz partycypują w części tych środków. Pieniądze z funduszu leśnego. Inwestycja tej drogi to 8 milionów złotych. Marcin Król we wspomnieniach. Zrobimy wszystko, żeby ten portret autentycznie znalazł swoje miejsce w Limanowskim Domu Kultury. Mini Emaus w naszym regionie. Spotykamy się przede wszystkim, żeby cieszyć się wzajemnie sobą. Co to tak przyciąga tutaj? No na pewno rywalizacja sportowa. 2 200 000 złotych otrzymały 3 samorządy z powiatu limanowskiego. Pieniądze pochodzące z funduszu leśnego zostaną wykorzystane na remonty dróg. 12 milionów złotych ze środków funduszu leśnego przekazały Lasy Państwowe na inwestycje wspólne związane z infrastrukturą drogową realizowane przez nadleśnictwa i jednostki samorządowe z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Fundusz leśny to taki fundusz specjalny, który pochodzi z części środków, które lasy przeznaczają właśnie na zadania edukacyjne, kulturalne, właśnie inwestycyjne, zadania takie, które mają służyć lokalnym społecznościom. I właśnie dzisiaj Limanowa i Nowy Sącz partycypują w części tych środków, które przekazujemy dla lokalnych społeczności. Stosowne czeki wręczył w poniedziałek na tym oto moście w Szawie Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jesteśmy tutaj na moście, który Lasy Państwowe w ramach projektu retencji przebudowały i to myślę, że to też takie symboliczne miejsce, gdzie jak każdy most łączy dzisiaj, ta łączność jest na linii właśnie minister środowiska, Lasy Państwowe i lokalne samorządy. Co pan myśli o tego typu współpracy, dzieleniu się kosztami związanymi z remontem, no bo wiadomo, dzisiaj te inwestycje są bardzo drogie. No jest to inicjatywa bardzo słuszna i trafna. Przecież my tutaj funkcjonujemy na terenie samorządu, w związku z czym no, chcemy również wnosić swój wkład w funkcjonowanie mieszkańców, w ich możliwości komunikacji. Jest to, uważam, bardzo, bardzo słuszne i ważna inicjatywa i sposób działania. Do gmin powiatu limanowskiego ze wspomnianego funduszu trafiło w sumie 2 200 000 złotych. Otrzymana kwota w wysokości 800 000 złotych pomoże Mszanie Dolnej w remoncie zniszczonej ulicy Leśnej. Środki na remont drogi prowadzącej przez las otrzymała również gmina Kamienica. Droga Bulandy w Szczawie jest ważna z punktu widzenia tutaj naszej gminy. Myślę, że również z punktu widzenia Lasów Państwowych, gdyż tam jest duży kompleks leśny, ale jest również drogą turystyczną, gdyż ta droga prowadzi do miejscowości Zalesie, gdzie rozbudowujemy wspólnie z powiatem i kilkoma samorządami z powiatu limanowskiego ścieżki rowerowe, infrastrukturę turystyczną. A 1 000 000 złotych trafi do Jodłownika. Przed gminą nie lata wyzwanie, bo chce ona wyremontować drogę w Pogorzanach. Z tych środków, które dzisiaj otrzymujemy, jest to kwota 1 000 000 złotych, za co dziękujemy serdecznie przede wszystkim panu ministrowi Edwardowi Siarce. To jest część środków finansowych wchodząca w skład całości tej inwestycji. Inwestycja tej drogi to 8 milionów złotych. Pozostałe środki mam nadzieję, że przy pomocy pana wojewody, służb pana wojewody będziemy mogli z funduszu dróg samorządowych otrzymać. Jesteśmy w kolejce bodajże na 30 którejś pozycji z kolei. Mam nadzieję, że jeżeli te środki połączymy, wspólną całość inwestycja będzie w przyszłym roku zrealizowana w całości. Lasy Państwowe zapraszają również wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem Sportowa Natura. O finansowanie swoich przedsięwzięć i inicjatyw lokalnych mogą się również starać koła gospodyń wiejskich. Zachęcam właśnie wszystkich, którzy mają kluby sportowe, żeby składać wnioski do Lasów Państwowych. Jest uruchomiona specjalna strona. Za chwilę będziemy uruchamiali też program dla kół gospodyń wiejskich. Też będziemy zapraszali do współpracy. O czym wspomniał na briefingu prasowym w Szczawie wiceminister środowiska Edward Siarka. Józef Budacz, TV28. W sobotę w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbył się wieczór wspomnień poświęcony Marcinowi Królowi. Tragicznie zmarłego aktora wspominali przyjaciele oraz artyści. Marcin Król to był człowiek, który kulom się nie kłaniał. Taki był w teatrze życia, jak i teatrze życia dnia codziennego. Chcielibyśmy dziś
opowiedzieć o człowieku na wskroś prawdziwym i autentycznym. To właśnie z myślą o nim został zorganizowany w sobotę w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej Wieczór Wspomnień. Bardzo mnie zmienił, pokazał mi wiele, pokazał mi, że się da wiele rzeczy zrobić. I zawsze byłam mu za to wdzięczna i każdego dnia dziękowałam Bogu za to, że go mam. I teraz też dziękuję za to, że był w moim życiu i że mogłam go poznać. Tragicznie zmarłego Marcina Króla pożegnaliśmy przed rokiem. Nikt nie mógł się pogodzić z jego nagłym odejściem. Dlatego tym bardziej trudno w to uwierzyć, że Marcina nie ma wśród nas, mówili ci, którzy go znali. Podziwiałem go i za ten monodram, i podziwiałem go za... Najbardziej za to, że na przykład po wyjściu z budowy zrzucał z siebie garnitur budowlany, wskakiwał w inny i nagle jak w czarodziejskim stuknięciu, inny człowiek, inna pasja. Artystę, aktora, patriotę, społecznika, polityka i wreszcie kolegę, a także przyjaciela wspominali ci, którzy mieli okazję go poznać, być z nim, żyć i tworzyć. A niewątpliwie był to człowiek wielu życiowych ról. Marcin miał klasę, bardzo szamański w stosunku do kobiet. Przynajmniej ja takiego go postrzegałem, tak go postrzegałem. I co? Dla mnie najistotniejszego, że pomimo właśnie czasami różnic w poglądach i związanych też z próbami, bo próby, proszę Państwa, to są takie sytuacje czasami bardzo stresowe, stresujące, doprowadzające też do jakiegoś tam poproszenia adrenaliny w człowieku. Myśmy się z Marcinem, uwierzcie mi Państwo, nigdy nie pokłócili. Nigdy. I niech tak to stanie. Dziękuję Państwu. Oprócz wspomnień były też wiersze, które recytowali przyjaciele Marcina Króla. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość, nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to, co osiągnęliśmy dzisiaj, to jednak stanowczo za mało. Życzę Wam trudnego życia. Tylko takie godne jest artysty. Wszystkie one wprowadzały obecnych w atmosferę nostalgii i wzruszenia, przywołując gdzieś tam z zaświatów osobę Marcina Króla. W imieniu organizatorów dzisiejszego wieczoru pragnę zaprosić na środek przedstawicieli teatru, co się stało. Prosimy na środek. Na Wasze ręce chcieliśmy przekazać ten portret. Niech będzie materialną pamiątką obecności Marcina w naszej pamięci. Wierzymy, że znajdzie się dla niego godne miejsce w Limanowskim Domu Kultury. Dziękujemy. Ja jestem zaskoczony, ale... Bardzo dziękujemy, to jest, nie wiem, może wy wiedzieliście o tym wcześniej, ale ja nie spodziewałem się takiego prezentu. To jest niezwykła pamiątka, niezwykły obraz, niezwykły Marcin, trzy razy niezwykły, niezwykłe słowo. Zrobimy wszystko, żeby ten portret autentycznie znalazł swoje miejsce w Limanowskim Domu Kultury. No bo tam zaczęła się przygoda Marcina z teatrem, czyli z tym, co my również kochamy bardzo, o ile nie najbardziej. Bardzo dziękujemy. Marcin jest z nami gdzieś tam na stepach niebiańskich. Robił to samo, co robił przed dzień tragicznego skutka wypadku. Macha do nas, proszę.
spotkanie w Muzeum Regionalnym zakończyło się lirycznym koncertem, który był wspólnym występem Beaty Małek oraz Jarosława Wygody. Józef Budacz, TV28. W naszym regionie odbywa się mini Emaus, czyli spotkanie młodzieży zorganizowane przez księży zmartwychwstańców. To okazja do wspólnej modlitwy i rozgrywek sportowych. Jaka jest idea tego spotkania? 29 lat temu obecny biskup Wiesław Śpiewak, pracujący na Bermudach, zbudował taką inicjatywę mini Emaus, czyli ta nazwa już sugeruje mini, ministranci, Emaus, odniesienie do biblijnego spotkania Jezusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami. I to był pierwszy zamysł. 27 raz już spotykamy się. Przede wszystkim, żeby cieszyć się wzajemnie sobą, żeby zobaczyć, że jako osoby wierzące, aktywnie włączające się także we wspólnoty parafialne, jesteśmy w świecie obecni. Dzielić się doświadczeniem, dodawać sobie wzajemnie optymizmu. Nie wiem, co jeszcze, ojcze Janie, proszę tu wymyślić coś. Trudno jest młodzież zmotywować do właśnie takich form, do angażowania się w życie duchowe. Jest trudno rzeczywiście poddać taką motywację, dlatego że generalnie dla nich świat dzisiaj to jest świat wirtualny. Bardzo konkretny, bardzo, powiedziałbym, wizualny. A rzeczywistość duchowa jest rzeczywistością trudno uchwytną, tak? W związku z tym tak, do takiej działalności duchowej trudno jest zmotywować, natomiast jeżeli oni zobaczą ludzi, którzy się w taką działalność duchową, w życie duchowe po prostu angażują, oni za tym idą. Owszem, to nie są jakieś wielkie ilości ludzi, ale to są ludzie, którzy potrafią zobaczyć, że jest coś jeszcze. I na tym etapie takie spotkania jak mini Emaus wystarczają. Reszta odbywa się na parafiach naszych. Dalszy ciąg pracy. To jest rzeczywistość parafialna. Czym zajmujecie się na co dzień? Na co dzień chodzę do liceum muzycznego w Poznaniu i gram na skrzypcach. I tak. Ja w tym roku rozpocząłem studia, studiuję filozofię i w tym roku też poprawiam maturę, żeby dostać się też na psychologię. Dlaczego zdecydowaliście się tutaj przyjechać? No ja w sumie przyjechałam dlatego, że moi znajomi tu przyjeżdżali, moi bracia. I tak jakoś wyszło, że z nimi pojechałam. No ja w zasadzie to już jest moja trochę taka tradycja co majówkę, bo jestem już tu po raz 9 na tym zjeździe od 2012 roku, więc no nie mogę mnie także zabraknąć teraz, zwłaszcza po przerwie pandemicznej. A co to tak przyciąga tutaj? No na pewno rywalizacja sportowa, no i oczywiście kontakty z bliskimi, bo wiele osób stąd tutaj znam, no i dobrze się spotkać co kilka miesięcy. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym wydarzeniu? Dlatego, żeby rozwijać rozmowę z Bogiem i żeby po prostu też pobawić się na dworze i na świeżym powietrzu. Ja przyjechałem dlatego, no bo piłka, no trenuję piłkę. No i tak samo jak koleżanka, żeby jakoś lepiej rozmawiać z Bogiem. Skąd przyjechały grupy? Grupy przyjechały w tym roku z całej Polski, chociaż częściej zdarza się też, że pojawiają się z różnych krajów, z naszych parafii, ale w związku z sytuacją na przykład na Ukrainie wojenną i także sytuacją pandemiczną w niektórych krajach, w tym roku grupy są z Polski, z Gdańska, z Kościerzyny i Krokowej, to jest Pomorze, z Pomorza Zachodniego w Złocieńcu, także z Poznania, z Bytomia na Śląsku, z Sulisławic, to jest Sandomierszczyzna i tutaj z Małopolski mamy dwie wspólnoty, z Krakowa i z Mszany Górnej. W piątek 29 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa zwołana z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podczas tego wydarzenia burmistrz Władysław Bieda zaprosił na obchody święta Konstytucji 3 maja, które odbędą się we wtorek na Limanowskim Rynku.
Podczas 26. sesji Rady Powiatu Limanowskiego osoby wyróżniające się w działalności sportowej oraz twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymały nagrody pieniężne. Oprócz wyróżnień indywidualnych nagrody wręczono przedstawicielom stowarzyszeń, chórów, a także zespołów regionalnych. Sierżant sztabowy Przemysław Adamek w dniu wolnym od służby, przejeżdżając przez Nowy Sącz, zauważył kilka osób na moście oraz kobietę, która stała za barierkami ochronnymi. Funkcjonariusz z Limanowej natychmiast ruszył z pomocą. Do zdarzenia doszło 27 kwietnia na moście Helleńskim. Na miejscu znajdowały się już inne osoby, które bezskutecznie próbowały odradzić kobiecie desperacki czyn. Limanowski policjant nawiązał z kobietą rozmowę, w trakcie której złapał ją niespodziewanie i przeciągnął zza bariery na chodnik. Następnie wezwano karetkę pogotowia. W ubiegłym tygodniu na drogach naszego regionu doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. W środę około 17.20 służby zostały zadysponowane do wypadku na drodze krajowej 28 w Podłopieniu. Zderzyła się tam ciężarówka z samochodem osobowym. Na szczęście nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. A to już msza nadolna i kolizja dwóch samochodów dostawczych, i tutaj policjanci również nie odnotowali poszkodowanych. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę odcinka trasy rowerowej Veloraba o długości 6 km. Zaprojektowany od podstaw będzie nowy odcinek o długości 3 km wzdłuż lewego brzegu rzeki Raby, od mostu na drodze wojewódzkiej 968 w Mszanie Dolnej do parkingu przy cmentarzu w Kasince Małej. Pozostała część 6-kilometrowej trasy zostanie oznaczona. Inwestycja ma zostać wykonana do czerwca 2023 roku. Otwarte oferty w przetargu na modernizację dwóch odcinków linii kolejowej 104 Sabówki do Nowego Sącza. Na modernizację odcinka z Klęczan do Nowego Sącza PKP chciało przeznaczyć 755 milionów złotych brutto. Tymczasem wykonawcy, którzy zgłosili się do przetargu, wycenili pracę znacznie drożej. Najtańsza z nich to 1 miliard złotych 315 milionów złotych brutto. Z kolei na przebudowę odcinka z Chabówki do Rabki Zaryte inwestor zaoferował 352 miliony złotych brutto i w tym przypadku oferty znacznie ją przewyższyły, bo najtańsza z nich wyniosła 565 milionów złotych, a najdroższa 967 milionów złotych. Motocykliści rozpoczęli sezon. W niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu uczestniczyli oni w mszy świętej. Po niej kierujący, a także ich maszyny zostali pokropieni wodą święconą, to na szczęście i oczywiście, aby ustrzec ich przed wypadkami. W wydarzeniu udział wzięło blisko 200 miłośników i fanów jednośladów. Oj, za dzień matura. Ojejku, co to będzie? W przyszłym tygodniu rozpoczynają się matury. Tegoroczny egzamin dojrzałości zostanie przeprowadzony od 4 do 23 maja. W piątek 29 kwietnia maturzyści zakończyli naukę. Absolwentów szkół powiatu limanowskiego odwiedził Mieczysław Uryga. Starosta Limanowski najlepszym uczniom wręczył nagrody, dziękował również nauczycielom za pracę włożoną w edukację młodzieży. Wszystkim życzył powodzenia. Mocno trzymam za Was kciuki, napisał na swoim profilu facebookowym. My również dołączamy się do życzeń i tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę.